Hej, hej, z tej strony Seto i witam was na kanale GameToon. W poprzednim odcinku Starfield odstawiliśmy Beretta całego i zdrowego do loży i zajęliśmy się dalszym poszukiwaniem artefaktów. Tropy przekazał nam Władimir, przebywający na stacji kosmicznej Oko, z której pewnie skanują odległe układy. Konstelacja wcześniej już wysyłała innych członków mających szukać artefaktów, ale słuch po nich zaginął. Pójdziemy więc ich tropem. Zapraszam na kolejny odcinek. Kolejna kopalnia przed nami, no i mam nadzieję, że oczywiście znajdziemy tam artefakt albo Andreję. Swoją drogą tak teraz zauważyłem, że w zasadzie na tej planecie można chyba normalnie... O, wait. Dlaczego ja jestem w kombinezonie, a on tutaj sobie tak normalnie chodzi? W sensie... Ciekawe. To jest planeta, na której temperatura 25 stopni, 21% tlenu. No to faktycznie, można chyba normalnie oddychać. Okej, idziemy. Czy to jest... A, to jest alarm. Głęboka jaskinia. Chyba znalazłem Andreję. Yep, to jest Andreja. Do kogo ty strzelasz? Don't come any closer. Identify yourself. Nazywam się Tomek. Jak to w ogóle brzmi? Nazywam się Tomek. You are from Constellation. Vladimir said someone might be coming. Andrasia. Good to see you. Looking a little more murdery than usual, but let's just say they had it coming. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other more senior members? Ostatnio cały czas. Mhm. Perhaps. I suspect Vladimir worried you might find me on the ground, instead of this one. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. Po tym, ile w niego władowałaś amunicji, to mam wrażenie, że on nie gryzie ziemię, tylko jest jednością z ziemią. Jedna wielka plama, co? O, kredyty! Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Dobra. I co my tutaj jeszcze mamy? Skrzynka. Bierę. Tu co? Skrzynka na broń. Open. Pistolecik nie, ale amunicja jak najbardziej. O kurde. Wiecie co? Ja bym jednak tą brońkę wymienił, bo ona jest naprawdę potężna, a na takich pimpków to chyba wziąć coś lepiej słabszego. Po prostu. Noże mi są niepotrzebne. Jakiś pistolet zwykły. To jest jakiś pistolet. Celność 68%. W moich rękach jakieś 20%. O, i to ma amunicji. To ma amunicji. Atak z zaskoczenia. 2 razy obrażenia. I pięknie. My chyba też mieliśmy właśnie atak z zaskoczenia jakiś zrobić. Dobra, wyeliminowany. Kolejny też. Ej, fajny pistolecik, podoba mi się. W sensie, nawet celny, mimo tego, że nie ma kolimatora. Jest tam tylko jakaś taka szczerbinka. Mamy dużo amunicji do niego. Tfu, tfu, oczywiście. Prawdopodobnie z moim celem to niedługo będzie jej mało. No ale cóż. To jest takie trochę, no niby nie post-apo, bo science fiction. Ale no nie ma tak łatwo, nie? Z amunicją. Kiedyś człowiek miał miecz, tarczę i trzeba było tylko naostrzyć. Co to jest? Prawodawca. Ej, fajny, biorę. Wytłumiony jakiś. Ej, wytłumiony może być git. Dlaczego? Dlatego, że chyba mieliśmy tam, z tego co pamiętam, jakieś zadanie, żeby właśnie wytłumionym pistoletem ostrzelać kogoś. Ja sobie może to zweryfikuję. Broń balistyczne. Zastrzel wrogów z broni balistycznej. Tutaj medycyna. Zabezpieczenia.
Plecaki odrzutowe moglibyśmy wbić na kolejny poziom. Tą kradzież kieszonkową, kurczę. O, wykonaj ataki z zaskoczenia. 10 takich ataków z zaskoczenia. Dobra, to w takim razie będę musiał następnym razem zaczynać walkę od skradania się. Okej, okay, co to jest? Kurczę, co jeden to lepszy. Cyfrych? A, już rozpoznaję tak po kształcie. Broń to nie. Zawsze lepiej mieć więcej broni niż mniej broni, nie? Zmodyfikowany taki jakiś w ogóle. Obrażenia na poziomie punktów 3. Wow. Żebym się nie rozbestwił od tego. Kolejny trener. Już mieliśmy kilka ich. Apteka. A tu co mamy? Co ja wziąłem? Co to jest? Masa 2. Niepospolity prefabrykat. Przedmiot ten może być użyty jako komponent rzemieślniczy. Git. Będę musiał sobie te tłumiki dorabiać do niektórych broń, bo chyba jest tutaj możliwość takiego kraftowania, jakiegoś takiego różnikarstwa. Co to jest? Iryt! O proszę. I tantal. Warto wiedzieć, na jakiej planecie są jakie elementy. O kurde. Nie! No. Kurde, a chciałem się skradać. Shit. Lepiej mieć dwójkę pomagierów niż jednego, co? Dają sobie nieźle radę. Chyba już ich nie zgubię. Tak łatwo. Dobra, idźcie, 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 Andrea. No, go, go, go. Dobra, może się jakoś może jest opcja jakaś zakradnięcia się do nich? Shit. O, 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 właśnie, zagrożenie spada. Więc oni mnie możliwe, że za chwilę nie będą widzieć i wtedy będę mógł zrobić atak z zaskoczenia. Tylko musiałbym najpierw zlokalizować jakiegoś typa. No wy się tam bijcie, bijcie, bijcie. O, i teraz jestem w ukryciu. No i gdzie oni są? No, zniknęli. O! Widziałem jakiś laser. A to twój laser jest! Okej. Andrea... Kurde, gdzie są ci przeciwnicy? Tutaj jakiś miał jeden być, nie? Dobra, słychać go. Kurde, no! Oh. Jezu, oni mają jakiś szósty zmysł, czy jak? Oś. Ej, może byście pomogli, jak już mnie i tak widzą? Bez kitu. Ja się zakradam do nich z boku. Tak, żeby mnie nie zauważyli. Take your best shot. Nie no, musimy skrócić dystans, ewidentnie. Nara! Oni niekiedy mają takie ragdole, jak walczyło się, nie wiem czy pamiętacie, w Skyrimie z olbrzymami. Olbrzym jak walnął tą swoją... Jak walnął tą swoją maczugą, to się leciało i wuhu! Dobra, trzeba by było jakoś zeskoczyć na dół, co? Skafander.
My ich widzimy dopiero... Kurde, ile ich tu jest. My ich widzimy dopiero wtedy, kiedy zaczną do nas strzelać. Tam jest czwórka. Dobra, no to let's go. Tylko przydałoby się za czymś schować. Okej, jesteśmy trochę bliżej. Więc możliwe, że celność też będzie lepsza. Ej, co to jest? Kredyty? Jak najbardziej. A tu? Amunicja. Musimy tam jakoś się do nich pofatygować. Mają tu jakieś schody? O, może tędy? Nie. Aha! I co? Chcieliście Freda, to Fred was. Oj. No i pięknie. Kredyty, nabój. Naboje, zmodyfikowany. Gdzie wy tutaj macie zmodyfikowany? Nakrycie głowy, nie? A ten drugi spadł na dół. Dobra, zejdziemy na niego. To kredytów 2200. Jak dobrze, że ja się po niego pofatygowałem tutaj. Dobra, idziemy teraz tędy. Mogliśmy się koło nich tak naprawdę przekraść i nie byłoby żadnego problemu. Jest! Łatwo dostępny, spokojny do wydobycia artefakt. Jeszcze? Jeszcze trzeba trochę popieścić? Proszę bardzo. Dawaj go. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? Jest taka możliwość. A jak długo odleciałem? Nie żeby zrozumienie ich było dla mnie możliwe, no właśnie. The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there. That man. What I had done. Jezu, nagle teraz czegoś żałujesz? It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. May I ask what your background is? O moje... No dobra, no praca w kopalni. Argos. I have heard of this company. Small... reckless. Interesting. Nagle stała się jakaś taka przyjazna, nie? Experience with this profession, but I have my own experiences with risk. We both seem to be unusual additions to Constellation. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the circumstances in which you found me. This is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. If it is known that this has happened again, well, it has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be even longer in the future. Do you understand? Okej. W ogóle swoją drogą ona powiedziała, że jesteśmy nietypowymi członkami Konstelacji. W sensie... użyła słowa unusual, a było przetłumaczone jako typowymi. Tak. Dobra, ani mruć. Mom, this means we are in agreement. Thank you. That is good. A chcesz dołączyć do naszej załogi? I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, as they will be expecting us. Ej, spodobała mi się ta... O kurde, przepraszam. Walnąłem cię jakąś kostką. Przepraszam, ale to jest dosyć śmieszne.
Dobra, już wracam, przepraszam. Zachowałem się jak gówniarz. Czyli co? Damy radę się stąd jakoś wykaraskać? Jak my stąd wyjdziemy? A, dobra, znalazłem schody. Jest git. Trochę zdezelowany, ale... ale zawsze to schody, nie? Teraz musimy odtworzyć ścieżkę, jaką tutaj przyleźliśmy. Musimy wyjść, zanim wejdziemy na statek. Tu. I my tam... Zaraz, chyba tędy szliśmy, nie? Tu. Tutaj używałem jetpacka. Bo to nie zawsze w takiej linii prostej się szło. Tu próbowałem gościa zajść od tyłu i go zaatakować z ukrycia. No go. Od nich już wszystko wzięliśmy. No i chyba tędy, nie? Tutaj już z Andreją normalnie leźliśmy. Whee! I musimy się teraz udać jakoś na górę. To chyba tutaj tą jaskinią naokoło, co? Ale jakoś tak mam wrażenie, że się mniej męczymy biegając. W sensie możemy o wiele dłużej biegać. Nie wiem, od czego to zależy do końca. Jezu, ale kurde, jaka zamata nienawiści. Jest! Dotarliśmy wreszcie. Exit! Let's go! I co, wracamy do loży? Wracamy do loży w takim wypadku. Czy jeszcze mamy znaleźć... znaczy, odwiedzić jedno miejsce. Dotrzeć do celu Nestoi, znajdź artefakt. Mamy to. A do, jeszcze dotrzeć do celu Sumati. Właśnie, o tym mi chodziło. Sumati, jaskinia na zboczu wzgórza. Cyk. I my chcemy wylądować tutaj. Czego my mamy tutaj poszukiwać? Jeszcze chyba tego jednego zaginionego, o którym mówił Wladimir z Oka. Którego wysłała konstelacja na poszukiwania. Może to będzie oznaczało znalezienie kolejnego artefaktu. Może on pozyskał jakieś informacje na ten temat. Dobra, wysiądź. Dobra, gdzie my to mamy? Niedaleko. Jak daleko? 450 metrów, powiedzmy, tak? No i tutaj chyba wydaje mi się, że będzie bardzo dużo roślin, dużo flory po drodze. Oho. Jeszcze jakieś kraby. Słuchajcie, kraby w grach. Kto by pomyślał? Woda? W postaci kamienia? Trochę dziwne. Patrzcie, ile flory. Jezu, ile tych... Cyk. 49%. 88%. Kurde, no dobrze byłoby to wszystko zeskanować, nie? Dobra, tego już jednego mamy. 38%, 50%. No, po drodze można sobie to skanować, nie? Nigdy nie wiadomo, do czego nam te dane będą potrzebne na przyszłość. Możliwe, że będziemy mogli je sprzedać. Tak chyba widziałem w jakiś... samouczku, no dobra. Ja... znowu do jaskiń? O, come on. Znowu do jaskiń. Wladimir wskazał mi miejsce, w których jego zdaniem mogą się znajdować artefakty. Poprosił mnie też o poszukanie Andrei, innej członkini konstelacji, która podążała tymi samymi tropami, po czym słuch po niej zaginął. Czyli właśnie, musimy znaleźć artefakt w tym miejscu też. O, wow. I to coś mi się wydaje, że to nie będą piraci, a nie karmazynowa jakaś tam flota, tylko tutaj chyba będą grasować jakieś
Look at this place. Perfect shelter. Coś tu zginęło i jest tam jakaś wieżyczka. O, właśnie, o tym mówiłem. Dobra, Beret, ty jakby co to się, wiesz, nie krępuj, nie? Okej, okay, wyleczmy się. Rozpuszczalnik. Dobra, biorę aptekę, przynajmniej mi się zwróciła. Ulala, czyli ktoś ewidentnie nie chciał, żebyśmy się tutaj pojawili. All yours. Ktoś nie chciał, żebyśmy się tutaj pojawili. Nikiel. No i albo możemy iść tam na górę, albo tam na dół. Wow, wow, wow. O kurde. That was a weird noise. O kurde. Jezus Maria. Sorry, Beret. Dobra, mamy to. O, wow. Ewidentnie ktoś tutaj pozostawiał pułapki. Na to, żeby się nie zbliżać. Do tego wykopu prawdopodobnie. No, ciekawe kto i dlaczego. Prawdopodobnie poszukiwał artefaktu. Ale przekonamy się już następnym razem. Trafiliśmy na planetę Nesoi, gdzie od razu w kopalni znaleźliśmy zaginioną Andreję, dość twarda babka. W głębi kopalni zaszyli się bandyci, raczej nie w poszukiwaniu artefaktu, bo był on na swoim miejscu. Wydobyliśmy go i od razu polecieliśmy na kolejny punkt, gdzie może znajdować się następny kawałek, planetę Sumati. W kopalni ktoś się nieźle zabunkrował. Dzięki za wasz czas, do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale GameToon.